Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Przejrzę placek pana Alika, co tu mają. Czwóreczka, cholera. Trzeba będzie kupić nowy błotnik. To widzieliście, tego nie widzieliście. TSI. A, żołędzie. TSI. A, tego widzieliście. I już. Szóstka. Szóstka z naginaczem paliwa, żeby na fullu było. Zobaczmy, jaki tu motor, bo wygląda w środku nieźle. Chociaż siedzonko nie jest grzane, to może być benzynowy. Szaleniec jakiś. Parytronika nie ma, kurczak. Przeciera. 8000 obrotów benzyna. Benzynki są golaskami często. Często golaskami. Ale przy dobrym silniczku dlaczego golaska można nie mieć? Można mieć. Kombi. Pani kombi nie chce. Też fajny. Polo, mój Boże, polo, polo. Polo na ładnej lampie. W automacie benzyna polówka. Z klimatyzacją, no. Za 300 nie oddają. Stan fotela oceniam jako wzorowy. A na fotelach ja się znam najlepiej. Partronik, nawigacja, 4 kamery. Żartowałem. Fokusik. Passacik klasyczny. Touareg zwyczajny. S-Max starszy. Ktoś tam o piątkę ostatnio pytał. Pytał, przestał pytać. O, proszę bardzo. Panie, rzuć pan tam okiem, rzucam. No i co? Gdzie widzu jesteś? No gdzie jesteś? A gdzie jesteś? I to od fana jazdy na tylnym kole po krzokach. Korsinka. Może 8, może 7, może 9 rok. Sprawdzamy, 8. Mokka 1.4 turbo. Z gazem. Jeden cztery turbo, kolejna bez nawigacji. Corsa. O, patronik przed tyłu. Zacna wersja, milordzie. Przedlift. Przedlift. Kiera w skórze sterowania, siedzenie grzane. Lampę jakąś dali? Lampa ksenonowa. Bardzo ładnie. I fajny pasek. Fajny pasek na ładnej lampie. W manualu. Motor dieslowski. Mokka na ładnej lampie. Parkowniki przód, tył. 1.4 turbo, widzę, z nawigacją, półskórka i automat. No, jest wersja. Idziemy do fury. Na placu są też takie autka jak GTD, jest zarezerwowany. To już się dowiedziałem wcześniej. Na szkoda, nie? O, w nowym zegarze. Wirtualnych, z radarem, no. Dlatego zarezerwowany, bo ładny.
piękny GTD-k. Nawet nie poznałem ceny, ktoś go już łyknął. A tu jest ładny, biały. Po 15 roku, ja się domyślam. Huhu, po 17, benzynownik. Ciekawa sztuka. Fajny placek, mały, zgrabny. Na wsi, poza miastem. Małe szówka na soczewce. Tamte dwa sprzedane. Autobana na górze. Tu w kąciku za chałupką ten sprzedany. Ten też, ten prywatny. E36 stoi, czy E46, przepraszam. E46 na pół skórce z kółeczkiem. E46 czerwona. Poluwa stoi. Japończyk stoi. Ten jest dziobany przodem. Reflektor na pace. Dziobany przodem, poduchy wywalił. Wywaliło. Gdzieś się bowiem przez szybę leje. A widzisz, tak dziobany. Ranóweczka ładna. Kółko takie kołpakowe. Czyściutka, ładna, zgradna. Wyglądała jak GT-Line z przodu, ale... ale nie jest GT-Line'em. Nie ma oczka. Dobra, nabyte. Popłacone. Fajny rok, fajny wypas. Do 15 roku właścicielem był serwis Forda. W 15 roku kupił być może Helmut. Kierownik działu. 8 lat jeździł. Ostatni serwis olejowy. Mokka przy okazji. 15 rok za 9 euro. 1.4 turbo w Xenonie. W nawigacji. Półskórę. Umiłowani. Jest tanio. Jest dobrze. Fajny komis, zacny. Kuźwa, ten start-stop. Wyłączcie mi ten badziew. Narka.